Już po raz drugi z rzędu targówek otrzymał wyróżnienie w konkursie Gmina na Piątkę. Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. W tegorocznej edycji oceniono blisko 700 gmin z całej Polski. Na targówku doceniony został wkład władz samorządowych w tworzenie środowiska przyjaznego dla przedsiębiorców. W imieniu zarządu dzielnicy nagrodę odebrał zastępca burmistrza Rafał Dworacki. Nagroda, którą otrzymaliśmy, jest związana z przyjaznym dzielnicą, która jest przyjazna przedsiębiorcom. No, u nas się to zaczęło w dzielnicy dość dawno. Zaczęliśmy od takiego projektu unijnego, który realizowaliśmy z Akademią Leona Koźmińskiego. No i poszliśmy za ciosem i utworzyliśmy po prostu takie koło, które sprzyja przedsiębiorcom. W tym kole właśnie realizujemy różnego rodzaju projekty razem z przedsiębiorcami. No i po raz drugi udało nam się zdobyć taką nagrodę, z czego jesteśmy bardzo dumni.